teraz szybciutki wypad do wąwozu Łóżeczki i znajdziemy sobie wejście do jaskini w Łupiankach. Ta dolinka, jak i poprzednia dolina Brzoskwinki, znajduje się na terenie Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego. Korytarze tej jaskini są całkiem imponujące, aczkolwiek nie będę się tam pchać z kamerką. Tam jeszcze kawałek, troszkę można się powyginać i całkiem przyjemna jaskinka. Chciałoby się powiedzieć mały, niegroźny pajączek, ale do takich owy koleżka nie należy. Idąc sobie przez las, warto rozglądać się dookoła. Można zobaczyć coś ciekawego. Na przykład tutaj widzimy świetny przykład malowania. Mianowicie jest to wycieranie się dzików z błota o drzewo. I tu, idąc dalej, widać, że kolejne drzewa również są wymalowane. Mają na sobie ślady błota. Wystarczyło przejść kawałek dalej i znaleźliśmy miejsce kąpieli naszych dzików. Piękne błotko, w którym zażywają sobie takiego swojego leśnego spa. Takie miejsce, gdzie dziki urządzają sobie swoje kąpiele błotne, można powiedzieć, mają takie leśne spa, jest to Babrzysko. Możemy zobaczyć, że koło tego Babrzyska, czyli takiego miejsca podmokłego, błotnistego, również znajdują się ślady malowania na drzewie, które jest tuż obok. No, powiedziałabym, że całkiem ciekawie się robi. Właśnie zaczął padać śnieg. Mamy 30 listopada i śnieg w Tęczyńskim Parku Krajobrazowym, co sprawi pewnie, że nikogo dzisiaj nie spotkam tutaj na szlaku. Tu śnieg, teraz już świeci słońce. Chciałoby się powiedzieć kwiecień, pleceń, ale to chyba nie ta pora roku i nie ten miesiąc.